Cześć, witam was w klasycznym odcinku drukowania 3D z dymem, czyli spokojna muzyczka w tle, cięcia drukowania co jakiś czas i jeden pojedynczy projekt. Jest to, jak widzicie, hełm Wolverina ze sceny po napisach filmu The Wolverine z 2013 roku, jak dobrze pamiętam. Niestety nigdy nie mieliśmy go okazji zobaczyć w filmach. Wydaje mi się, że w Days of Future Past widzieliśmy kostium, który był razem z tym hełmem, ale no bez samego hełmu. I możecie mi wierzyć lub nie, chociaż nie wiem, czemu byście mi mieli nie wierzyć, ale teraz widzicie materiał z końcówki 2018 roku, bodajże z grudnia 2018. Jak ostatnio wam wspominałem, przenoszę się do nowego warsztatu, bla bla bla, i jest na razie, no wiecie, kwestia przenoszenia drukarek, wszystkich moich rzeczy do pracy i tak dalej, dlatego obecnie drukarki za bardzo nie pracują poza pracą. No a praca priorytet, a nie filmiki, więc mam taki koszyk z niewykończonymi drukami i tak dalej, i to jest pierwszy z serii mojego dokończenia pudła niedokończonych wydruków. Przed chwilą widzieliście, jak wygładzałem hełm taką żywicą XTC 3D i powiem wam szczerze, że ona tutaj więcej zrobiła szkody niż pomogła, bo wiele detali hełm stracił, musiałem je odkopywać. Chwilę temu dodałem szpachlówkę do drewna, aby jeszcze jakieś luki uzupełnić, nałożyłem podkład wypełniający. Klasyka to co zawsze, więc nie muszę się tutaj jakoś zbytnio skupiać. Macie jakieś tuziny moich innych filmów, gdzie to robiłem. Teraz po oszlifowaniu tamtej szpachlówki do drewna i jeszcze przejrzeniu się różnym defektom, znowu nakładam podkład i powinienem teraz nałożyć taśmę. Magicznie się pojawiła. Teraz nakładam żółtą farbę, która zaraz też się magicznie pojawi. Myk, magia. Teraz magicznie boki się oblepiły, a za to ja na timelapsie oblepiam żółty element, czy właściwie maskuję, poprawne słownictwo, żółty element, abym mógł pofarbować czarną farbą czarne elementy. Tutaj się chyba magicznie nie pojawi, za to jest przyspieszone. Żebyście sobie nie myśleli, że to jedno po drugim nakładam, jest to bodajże przyspieszenie razy 5000, więc spokojnie, lekkie warstwy nakładałem i czekałem, a teraz dosłownie otwieranie prezentu świątecznego, no prawie można tak powiedzieć, aby zobaczyć efekt. Oczywiście w odcinku drukowania 3D z dymem nie może zabraknąć też weatheringu. I wiem, że większość z was nie lubi weatheringu, woli takie nówki jak z fabryki. I patrzcie, jakie teraz to jest piękne i zużyte. Nie no, żartuję, zatrzę to akurat wyjątkowo. Chciałem tylko, aby w tych głębszych miejscach była czarna farba. Tutaj weathering jest dość minimalny, w jakichś ubytkach, które przegapiłem podczas szlifowania, aby to w miarę naturalnie wyglądało. Czas na podsumowanie. No i to by było na tyle. Klasyczny, szybciutki odcinek drukowania 3D z dymem. Jednak posłuchajcie tego. Całkiem przypadkiem, dzięki temu filmikowi, udało nam się stworzyć Wolverine Pula. Więc jeśli chcecie więcej takich kwiatków zobaczyć, zapraszam was na mojego Instagrama, link oczywiście w opisie. Kiedy jakieś materiały komiksowe, zapraszam was na Radioactive TV, bo tam już jakieś dobre pół roku montuję materiały komiksowe i wspieram montaż też innych filmików. Jest tam też moja seria Marvel vs. DC, gdzie porównuję postacie z tych dwóch wydawnictw i dowiadujemy się, która z nich była pierwsza, przy okazji wspominając jakieś ciekawe rzeczy o nich. Dzięki za uwagę, jeśli się spodobało,
zachęcam do stawienia łapki w górę, jeśli nie, łapki w dół, no bo po coś też są. Do usłyszenia, cześć!